Cześć, z tej strony Gosia, tu czytam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie grudnia. Kiedy patrzę na to, co przeczytałam w grudniu, mam wrażenie, że to był dosyć dziwny miesiąc i te wybory czytelnicze są takie nietypowe i być może dosyć przypadkowe. Ale nie przedłużając, przejdźmy do tego, co przeczytałam. I zaczniemy od książek dla dzieci, ponieważ kilka z nich się tutaj znalazło. Po pierwsze, seria niefortunnych zdarzeń, pierwszy tom Przykry początek. I tak, ja czytałam już tę książkę, natomiast tym razem przeczytałam ją głośno w klasie czwartej. Czasami biorę jakąś książkę i czytamy ją na początku lekcji, więc w grudniu udało nam się skończyć Przykry początek. Jest to książka, o której wielokrotnie Wam opowiadałam. Bardzo dobra seria, tak chyba mogę powiedzieć, choć czytałam tylko trzy tomy. Mnie jakoś fabularnie ta historia specjalnie nie wciąga, ale bardzo podoba mi się język, jakim jest napisana ta książka. Lemony Snicket naprawdę pisze świetnie. Dodatkowo mamy tutaj bardzo dobre tłumaczenie Jolanty Kozak, więc wszystko to sprawia, że tę książkę naprawdę doskonale czyta się głośno. Był to bardzo dobry wybór, mamy tu krótkie rozdziały, można szybko trochę z tej książki przeczytać, przy czym ja już trochę mam jej dosyć, trochę mi się znudziła, więc w najbliższym czasie pewnie nie będę po Lemonego Snicketa sięgać. Następną książkę krótko recenzowałam Wam w poradniku świątecznym, świątecznych prezentów. Jest to Mademoiselle Loiseau i listy z przeszłości autorstwa Andrei de la Berre de Nantiel i Lovisy Bourfit. I jest to druga część przygód Mademoiselle Loiseau, przy czym tak naprawdę sama Mademoiselle w tej części pozostaje trochę w tle. Poznajemy historię jej dzieciństwa, bardzo mroczną, tajemniczą i dosyć smutną. I tak jak już wspominałam, ten tom podobał mi się bardziej niż pierwszy, ze względu na to, że jest moim zdaniem dużo bardziej dojrzały i ta historia staje się historią ciekawą, którą chętnie śledzimy. Ta książka jest dosyć dziwna, dosyć nietypowa. Oczywiście wyróżniają ją też przepiękne, takie żurnalowe ilustracje. I mam wrażenie, że to przez te ilustracje z tyłu można znaleźć taki opis. Magazyn Pani rekomenduje. Pierwsza bajka, która opowiada o świecie mody. To jest oczywiście bzdura, bo ta książka nie jest o modzie i o ile w pierwszej części trochę takich wątków związanych ze strojami, guzikami, modą mieliśmy, to w tej części już zupełnie nie. I mam wrażenie, że ktoś, kto napisał coś takiego, nie przeczytał tej książki. Zwłaszcza, że bajką też raczej bym tego nie nazwała już. Jeżeli miałabym wybierać, to wybrałabym słowo baśń. Ale jest to po prostu bardzo ciekawa powieść dla dzieci i nie tylko dla dziewczynek, co zawsze podkreślam, chociaż ten różowy kolor może być mylący. Następnie książka, którą dostałam od Asi i moja absolutna miłość w ostatnim czasie. Jest to książka Johna Klassena O kapelusz. Książka bardzo krótka, z bardzo prostymi ilustracjami przedstawiającymi żółwie. Książka opowiada o dwóch żółwiach, które się przyjaźnią i pewnego dnia znajdują kapelusz, który niestety jest tylko jeden, a żółwie są dwa. Jest to właśnie opowieść o przyjaźni i o przyjaźni wystawionej na próbę, ale to wszystko nie wyczerpuje tego, dlaczego ta książka jest taka świetna. Mamy tutaj absolutnie minimalistyczne środki. Zdania są proste i krótkie, ilustracje są bardzo proste, nie mają żadnych zbędnych elementów, a siła przekazu jest po prostu ogromna. W dodatku w tej książce mamy coś, co można określić jako takie kryminalne napięcie. Naprawdę tutaj pojawiają się zwroty akcji, pojawiają się takie momenty, które sprawiają, że lekki dreszcz przechodzi nam po plecach. Coś niesamowitego. Bardzo ciężko jest mi wytłumaczyć, jak autor osiągnął ten efekt. Jest to po prostu genialna książka i bardzo krótka, więc jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś przeczytać, to koniecznie to zróbcie. Ja tę książkę noszę wszędzie ze sobą, wtykam ludziom, a potem patrzę, jaką mają minę, kiedy to czytają. Więc jest to być może trochę przerażające, ale tak, gapię się na ludzi podczas czytania tej książki, bo chcę zobaczyć, jaką będą mieli minę w pewnym momencie. Bo moja mina też musiała być świetna i po prostu polecam wszystkim, wciskam każdemu, uwielbiam. Następną książką, którą przeczytałam, jest powieść młodzieżowa Gdy tu dotrzesz, Rebeki Steed. Powieść, którą wygrałam u krótkiej przerwy i którą na okładce rekomenduje Justyna. Jest to książka, która naprawdę bardzo mi się podobała, bo ja mam problem z powieściami młodzieżowymi taki, że nawet jeżeli je doceniam, to rzadko się w nie wciągam i rzadko mam ochotę śledzić tę fabułę. Tutaj naprawdę byłam zainteresowana, jak to wszystko się skończy i czytało mi się ją bardzo dobrze.
Główną bohaterką jest Miranda, dziewczynka, która mieszka ze swoją mamą i pewnego dnia ma miejsce dziwne wydarzenie. Jej najlepszy przyjaciel zostaje nagle uderzony na ulicy i po tym wydarzeniu odcina się od Mirandy. Ona stara się znaleźć nowych znajomych, nowych przyjaciół. Równocześnie pomaga mamie przygotować się do teleturnieju, w którym ta chce wystąpić. A do tego wszystkiego bohaterka zaczyna otrzymywać tajemnicze wiadomości. Mamy w tej książce też coś, co ja bardzo lubię, czyli wątek podróży w czasie. I naprawdę jest to książka, którą czyta się z zapartym tchem. Bardzo dobra książka dla młodzieży, bardzo mądra książka dla młodzieży. W końcu mamy tutaj bohaterkę, która nie czeka, aż jej problemy rozwiążą się w jakiś magiczny sposób, tylko sama kształtuje rzeczywistość wokół siebie i która popełnia błędy i zdaje sobie sprawę z tego, że popełnia błędy i postanawia te błędy naprawić. I to jest naprawdę świetny przykład, więc jak najbardziej edukacyjnie ta książka działa pozytywnie, ale po prostu jest bardzo ciekawą lekturą. Dlatego polecam wszystkim młodym czytelnikom, ale dorosłym również. Oczywiście w grudniu czytałam Opowieści wigilijne i to jest tom, który przeczytałam cały. Opowieści wigilijne Świeży za kominem. Mamy tutaj właśnie opowieść Świeży za kominem. Mamy tu opowieść Życiowa batalia i Sygnaturki. Jak już Wam mówiłam, ponieważ film na temat opowieści wigilijnych jest już na kanale i bardzo Was zachęcam, żebyście go obejrzeli, to z tego tomu podobały mi się Sygnaturki, podobał mi się Świeży za kominem, natomiast Życiowa batalia zupełnie nie. Można zobaczyć po znacznikach. Tu mamy Świeżca, tu mamy Sygnaturki, pomiędzy nimi jest pusto, bo jest tam Życiowa batalia. Bardzo dobry tom i naprawdę warto po to sięgnąć. Jeżeli chodzi o pozostałe opowieści wigilijne, to nie skończyłam czytać żadnego z tych tomów. Nie przeczytałam też bożonarodzeniowych opowieści, o których Wam wspominałam. I nie jest mi z tego powodu źle i smutno, dlatego że tak naprawdę, kiedy skończyły się święta, celowo zostawiłam sobie te książki, żeby czytać je jeszcze w przyszłym roku. Dlatego że bardzo lubię sięgać po opowieści wigilijne właśnie w tym świątecznym okresie. Pozostając w klimatach świątecznych i zimowych, Zagadka w bieli Jeffersona Fargeona i to jest kryminał bardzo klasyczny, opowiadający o grupie ludzi, która utknęła w zasypanym pociągu, postanowiła się wydostać i trafiła do pewnego tajemniczego domu. Kiedy przybywają na miejsce, pali się ogień w kominku, przygotowana jest kolacja, ale nie ma właścicieli. Mamy tutaj motyw morderstwa, motyw zamknięcia w jakimś jednym miejscu. Bardzo ciekawy kryminał, świetnie się to czyta. Jest to taka powieść zdecydowanie dla wielbicieli powieści Agaty Christie. Tutaj no, może Wam się sama okładka kojarzyć. Przy czym rzecz dzieje się właśnie nie w pociągu, tylko w takim zasypanym domu. Bardzo dużym plusem jest ten klimat właśnie zimy i zasypania. To jest coś, co ja uwielbiam, o czym uwielbiam czytać. Duży plus też za to, że to jest taki bardzo nieudziwniony, prosty kryminał, bardzo klasyczny. Trochę zabrakło mi takiego poczucia humoru i tak sprawnego języka, jak mamy u Agaty Christie, ale na pewno dla osób, które już powieści Christie przeczytały i bardzo tęsknią za takim klimatem, to jest po prostu idealna pozycja. Teraz szybko kilka słów o komiksach, które przeczytałam w tym miesiącu. Po pierwsze, Mysia Straż, Zima, to jest druga część, podzielona na dwie części, już Wam o tym mówiłam, Mysiej Straży. Jest to opowieść o myszach, które należą właśnie do takiej straży pilnującej Mysiego Królestwa. Nie jest to komiks, który mnie zachwyca. Ma przepiękne, przepiękne ilustracje i to trzeba przyznać, że po prostu są wspaniałe. I to jest największa wartość tego komiksu. W sumie pomysł też jest fajny. Bardzo mi się podoba to, że na końcu mamy takie wstawki dotyczące codziennego życia myszy. Tak? I tego na przykład, czym się myszy parały, czyli co robiły. Jest to bardzo taka dobra stylizacja na średniowiecze, trochę taka średniowieczna fantastyka. I cały czas się zastanawiałam, co mi w tych komiksach nie pasuje, chociaż drugi tom podobał mi się zdecydowanie bardziej niż pierwszy jesień. I mam wrażenie, że brakuje tutaj takiej konstrukcji bohatera, która by była ciekawa. Po prostu te myszki są do siebie dosyć podobne
I w tym tomie gdzieś autor zaczyna różnicować te postacie, ale no, brakuje mi tutaj takich pełnokrwistych bohaterów, za którymi moglibyśmy podążać. Co nie zmienia faktu, że sama pozycja jest bardzo ciekawa. Nie jest to komiks dla dzieci, raczej tak dla nastolatków, dla dorosłych. Myślę, że to może być właśnie bardzo dobry prezent dla nastolatka, ale nie jest to coś, co mnie zachwyca i zwala z nóg. Nie wiem, czy będę czytała następne części. I kolejny komiks to Czarnobyl, strefa, autorstwa Nataszy Bustos i Francesco Sancheza. No i tutaj jest to raczej taka komiksowa porażka. Komiks jest naprawdę bardzo ładnie narysowany. Ilustracje są takie realistyczne, ja bardzo lubię taki typ kreski. Nie ma tutaj dużo tekstu, głównie operujemy grafiką, która przekazuje historię, no ale właśnie ta historia nie jest jakaś szczególnie nadzwyczajna. Mamy tutaj opis katastrofy w Czarnobylu z punktu widzenia pewnej rodziny i całość skupia się też na ludziach, którzy wrócili do strefy po katastrofie i mimo zakazu mieszkają tam znowu. Natomiast to, co jest problematyczne w tym komiksie, to to, że jest to komiks hiszpański i mam wrażenie, że jest to komiks dla ludzi, którzy o Czarnobylu nie wiedzą zupełnie nic. I tutaj zresztą autor opisuje swoje doświadczenie, że poszedł na taką wystawę i wtedy dowiedział się, co to jest Czarnobyl i co się takiego działo. No, my raczej wszyscy jakąś tam wiedzę o Czarnobylu mamy i w związku z tym mam wrażenie, że po prostu to jest komiks przeznaczony dla takiego bardzo niezorientowanego czytelnika. Nie jest to zupełna beznadzieja, bo on jest, tak jak mówię, dość dobrze narysowany, ale ta historia nie wciąga, nie jest interesująca i dla mnie to jest nic nadzwyczajnego. No i teraz przejdziemy do książki, która była zdecydowanie najlepszą książką, jaką przeczytałam w tym miesiącu. Asne Seierstad, jeden z nas. Jest to opowieść o Norwegii, jak wskazuje podtytuł, i jest to opowieść o Andersie Breiviku, który dokonał masakry na wyspie Utøya. Historia znana mi, bo śledziłam ją w momencie, kiedy się wydarzyła i już wtedy byłam przerażona całą tą sytuacją. Książka, która jest reportażem, który czyta się zupełnie jak powieść. Jest to najbardziej powieściowy reportaż, jaki czytałam. Wciągnęłam się nią właściwie od pierwszej strony i już później nie miałam ochoty czytać nic innego. Mimo, że były święta, że było miło i przyjemnie, ja spędziłam te święta z Breivikiem. Autorka bardzo kompleksowo opisuje nam postać Breivika od jego dzieciństwa poprzez dorastanie, to co go interesowało, to w jaki sposób zwrócił się w stronę tej nacjonalistycznej ideologii. Natomiast poświęca też bardzo dużo miejsca ofiarom. Również opisuje dzieciństwo tych młodych ludzi, którzy potem znaleźli się na wyspie Utøya. Wybiera kilka postaci, którym towarzyszymy. Co ciekawe, wybiera też postacie z rodziny imigranckiej, ponieważ cała sprawa i cały gniew Breivika był wymierzony właśnie przeciwko imigrantom, a raczej przeciwko Norwegom, którzy popierają multikulturowe społeczeństwo, popierają imigrację. Pokazuje historię właśnie imigrantów z Kurdystanu, których córki znalazły się na wyspie Utøya w momencie masakry. I jest to książka, która faktycznie jest opowieścią o Norwegii. O tym, jak Norwegia się zmieniała, o tym, jak wyglądała polityczna historia Norwegii, ale przede wszystkim jest to opowieść o ludziach, o Norwegach, niezależnie od tego, jakiego są pochodzenia. I o tym, co nimi kieruje, co ich interesuje. To jest naprawdę niezwykle kompleksowa, złożona książka. Kiedy ją czytałam i pokazywałam gdzieś jakieś zdjęcie na Instagramie, dużo osób mi pisało, że ta książka jest świetna, ale jest straszna, że jest przerażająca. I ja bardzo długo nie wiedziałam, o co chodzi, bo czytałam tę opowieść, byłam już w połowie i myślałam sobie, że nie no, właściwie jest to ciekawa historia i nawet Breivik jako postać ze wszystkimi jego takimi zaburzeniami, problemami nie jest postacią absolutnie sympatyczną i właściwie nie wzbudza naszej sympatii nawet jako dziecko, ale jest to historia głównie ciekawa. Natomiast potem doszłam do opisu masakry na wyspie Utøya i ten opis był naprawdę przerażający. Ja czytałam to wieczorem, potem miałam różne koszmarne sny i z jednej strony jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to zostało napisane, ale z drugiej strony, kiedy czytam, że rodziny ofiar przeczytały ten opis przed publikacją, to jestem przerażona.
i zastanawiam się, jak bardzo trudne musiało to być doświadczenie, bo ja miałam wrażenie, że jestem tam na miejscu, że chowam się po prostu w jakichś krzakach i ktoś do mnie strzela. Takie rzeczy mi się śniły po przeczytaniu tego opisu. Książka jest podzielona na trzy takie nierówne części. Pierwsza z nich to jest dzieciństwo Breivika i dzieciństwo właśnie tych wybranych osób spośród ofiar. Druga część to jest przygotowywanie zamachu i sam zamach, najpierw ten bombowy w dzielnicy rządowej, potem masakra na wyspie Utoja, natomiast trzecia część opowiada o procesie. Wszystkie trzy części są bardzo dobrze napisane, bardzo ciekawe. Jest to temat, który może budzić bardzo duże kontrowersje i moim zdaniem autorka świetnie wybrnęła i odbiła wszystkie zarzuty, które mogły się wobec takiej realizacji tematu pojawić. Mam wrażenie, że po przeczytaniu tej książki dużo lepiej znam nie tylko całą tę sytuację, ale też dużo lepiej rozumiem Norwegów i dużo więcej wiem o Norwegii jako kraju. Świetna książka, nie należy się jej bać, mimo tego, że ten opis jest naprawdę wstrząsający, dlatego że no, jest to książka, która, tak jak powiedziałam, wciąga jak najlepsza powieść i trzyma w napięciu do samego końca. Zdecydowanie jedna z najlepszych książek, które czytałam w tym roku, także naprawdę warto. I to już wszystko. Tak właśnie prezentuje się ta bardzo różnorodna kupka książek, które przeczytałam w tym miesiącu. Dajcie mi koniecznie znać, co ciekawego Wy ostatnio przeczytaliście. No i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i do obserwowania nas na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!